manifestacje, które przychodziły, one niosły pewnego ducha mocy. Proszę pamiętać, że jak szła moc ludu, wróg się wycofywał. Był lęk o jedną rzecz przede wszystkim. Lęk o młodego człowieka. Gaz, 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 gaz na ulicach. Gaz, 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 gaz na ulicach. Prosiłem historyków i poprosiłem osoby, które w tym czasie żyły i doświadczały tego trudnego okresu, żeby opowiedziały, jak ten mit Solidarności w praktyce był realizowany. Często, jak tutaj też jeden z bohaterów mówi, wróg pomagał wrogowi, tak? Że wspomnę słowa mojego bohatera, który mówi, że uciekając przed milicją, skrył się w jednym z mieszkań, w którym mieszkała stara przedwojenna komunistka, która ukryła go właśnie przed milicjantami. Tak właśnie ta Solidarność żyła tu. No ja wiem, ile jakieś 30 tylko. Pierwszy dzień sprzedaży w systemie kartkowym, pierwsze kilka godzin sprzedaży w pańskim sklepie. Jak pan ocenia te pierwsze godziny? W tej chwili można powiedzieć, że klienci są zainteresowani tą sprzedażą. Dużo jest ciekawych klientów, jak ta sytuacja będzie wyglądała. Stąd tyle osób. No i jeszcze jest przedłużona rejestracja. W tej chwili nam się wydaje, że to jest, można powiedzieć, prawie sprzedaż aptekarska. Cała gospodarka, to była fikcja praktycznie, czyli ta świadomość koniecznych reform, zmienienia, że system komunistyczny, cały system jest fikcją. No to, co zabiło komunizm, że robotnicy, którzy mieli być podstawą systemu komunistycznego, no wystąpili praktycznie wszyscy przeciwko temu systemowi. No i wiadomo o tym, że jeśli jest taki masa spływa, taki towar jak łopatka wieprzowa, ewentualnie szynka z kością, są kłopoty z rozważeniem tego, bo wiadomo o tym, że te mięso ma w sobie kość. Marsz 30 kwietnia, który ogłosiliśmy już wspólnie z kolegami, był dla mnie wydarzeniem najważniejszym w życiu. Cała trasa była nasza od Huty, od bram Huty. Tam na pograniczu kościoła w tej chwili przy szklanych domach docierali z innych firm i ludzie, mieszkańcy Nowej Huty z mieszkań rzucali na nas kwiatami. To było coś, wrażenie niesamowite, a tu cisza, tylko idą ludzie. Bo ten skarb można między kosteczką podzielić na te 40, a jeśli jest w całości, no to wiadomo, jak jest 40 danego, a my wiadomo, musimy się z tych kartek rozliczyć. Trudność, jakby tu powiedzieć, była przy organizacji tego typu manifestacji, była w tym, żeby ci ludzie w miarę bezpiecznie mogli się zgromadzić w jednym miejscu, w jednym czasie. To było wieczorem nagrane, już praktycznie po zastrzeleniu Bogdana Włosika. Słychać, to jest nagranie wykonane na ulicy Kocmyrzowskiej i słychać odgłosy demonstracji. Gościem w naszym studiu jest dziś major Wojciech Garstka, rzecznik prasowy ministra spraw wewnętrznych. Wobec różnych zarzutów o rzekomą brutalność działań milicyjnych oświadczam, że są one nieprawdziwe. Jest dobrze.
czas pogardy, czas przemocy i czas zabijania. Zabijano opozycjonistów, o tym również chciałam powiedzieć. Była specjalna grupa powołana w Krakowie do zabijania opozycjonistów. Ja o tym powiedziałam w sądzie w czasie rozprawy niedawno. Dokładne informacje w tej sprawie złożyłam na ręce prokuratora pionu śledczego Instytutu Pamięci Narodowej. Witam tych, którzy byli liderami w działalności tajnych struktur Solidarności. Żołnierzy wyklętych trudno mi nazwać wyklętymi, ale tak było w PRL-u. I również zmierzam do tego, że tak było również w tym okresie z nami. Nie wstydź.